Witajcie, kochani. Ponieważ nadeszła jesień, chciałabym Wam powiedzieć, jakie witaminy, mikro i makroelementy warto suplementować, żeby czuć się lepiej. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, samymi suplementami i samym dobrym odżywianiem depresji ani chadu się nie pozbędziemy. To jest oczywista oczywistość i fajnie by było, gdyby samą dietą można było to regulować, ale niestety tak się nie da. Natomiast warto pamiętać o tym, że zdrowa dieta, zdrowy styl życia, ewentualna suplementacja będzie nam zawsze pomagać, ponieważ mówi się, że jelita są jakby drugim mózgiem, więc na pewno to nie zaszkodzi. Zatem chciałabym powiedzieć o tym, co suplementować można, jeżeli mamy tego niewystarczająco w diecie. Powiem Wam też, gdzie można znaleźć, w jakich pokarmach określone mikroelementy i witaminy. No i oczywiście, żeby wiedzieć, co suplementować, dobrze by było zrobić sobie badania krwi pod tym kątem. Natomiast zacznijmy może od tego, że ważna jest witamina D. O tym chyba wszyscy wiecie, bo trąbią o tym w reklamach. Witaminy D w naszej szerokości geograficznej praktycznie każdemu brakuje, więc można bezpiecznie suplementować. Jeżeli jesteście ciekawi, jak duże macie niedobory, no to oczywiście potrzebne będzie badanie z krwi. Będę się posiłkować notatkami, żeby powiedzieć Wam dokładnie, co gdzie się znajduje, ponieważ mówiąc uczciwie, na braszkę się tego uczyć nie będę. W związku z tym, witamina D wspomaga organizm, wspomaga układ odpornościowy, ogólnie poprawia nam samopoczucie i znaleźć ją możemy w tłustych rybach, jajkach i grzybach. Jeśli chodzi o kolejne witaminy, to jest to witamina C. Witamina C jest silnym antyoksydantem i wspomaga układ odpornościowy. Witaminę C możemy znaleźć w bardzo wielu różnych miejscach i możemy znaleźć ją w cytrusach, w cebuli, w owocach jagodowych takich jak porzeczka, w warzywach kapustnych, czyli na przykład w brukserce, karafiorze i w brokułach, w papryce, natce pietruszki, w szczypiorku, pomidorach oraz ziemniakach. Przy czym największa jej ilość występuje właśnie w cytrusach i w cebuli. Cóż dalej? Dalej, kochani moi, jest cynk. Cynk wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i często znajdziecie go w jakichś takich gotowych zestawach. Są suple, które łączą ze sobą kilka rzeczy. Chroni on przed działaniem wolnych rodników. I gdzie możemy go znaleźć? W ostrygach, w mięsie, w pestkach dyni, orzechach, roślinach strączkowych. I przydaje się go brać w momencie, kiedy mamy na przykład infekcję lub jeśli chcemy infekcjom zwyczajnie zapobiec. Następna ważna rzecz to są witaminy z grupy B. Jak wiemy, witamin B jest kilka. Te, które są dla nas najistotniejsze, to jest witamina B6, czyli kwas foliowy, oraz B12 osławiona, której zazwyczaj brakuje wegetarianom, ale przede wszystkim weganom. Więc jeśli jesteście na takiej diecie, to warto się nad tym skupić. Witaminy z grupy B wspierają układ nerwowy, dodają energii i pomagają redukować uczucie zmęczenia i spadki nastroju. Występuje ona przede wszystkim w produktach odzwierzęcych, natomiast możemy też witaminę B12 znaleźć w niektórych produktach roślinnych, takich jak produkty zbożowe, orzechy czy warzywa liściaste. Natomiast jest jej tam mało i jak wspominałam, dobrze jest ją suplementować. Kolejnym elementem, który należy suplementować, jest selen. Jest on silnym antyutleniaczem, wspiera funkcjonowanie tarczycy i układu odpornościowego. I gdzie możemy znaleźć selen? W orzechach brazylijskich, w rybach, w mięsie i na biale. Teraz powiemy sobie o kwasach omega-3, które również pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ wspomagają odporność. Wspierają funkcję mózgu i serca. I pomagają w walce z sezonową depresją, czyli też poprawiają nasz nastrój. Gdzie możemy znaleźć kwas omega-3? Przede wszystkim w tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela, sardynki. W orzechach włoskich, w siemieniu lnianym,
I to są chyba takie najistotniejsze punkty. Myślę, że warto w ogóle siemielniane, jeżeli nie macie awersji do glutów, warto sobie pić, ponieważ jest ono też bardzo dobre na układ pokarmowy, na żołądek, bardzo wydelikaca wszystko. Jeżeli macie jelito drażliwe, to też siemielniane będzie bardzo ok. Także jeżeli jesteście w stanie, to polecam. Kolejna bardzo ważna rzecz to żelazo. I tutaj należy zwrócić uwagę na to, że znowu wegetarianie i weganie mają tego żelaza mniej, więc warto sobie zbadać poziom i w razie czego dosuplementować. Żelazo jest kluczowe do produkcji czerwonych krwinek, a zatem do trenienia w ogóle organizmu, bo tutaj po prostu inną ilość trenu są w stanie czerwone krwinki przetransportować. No i żelazo też wspiera odporność. Gdzie znajdziemy żelazo? Żelazo znajdziemy w czerwonym mięsie, w podrobach, w zielonych warzywach liściastych. Myślę, że ważne jest tutaj to, żeby też wziąć pod uwagę, że jeśli mamy niski poziom żelaza, to będziemy bardziej zmęczeni i ospali. Następna ważna rzecz to są prebiotyki i probiotyki. One wspierają florę bakteryjną przewodu pokarmowego i co za tym idzie, pomagają zapobiegać infekcjom. Bo jeśli jesteśmy zdrowsi, mocniejsi, to jest nam łatwiej po prostu przed tymi infekcjami się bronić, a jak wiemy, okres jesienno-zimowy to czas, kiedy wszyscy ciągle łapiemy bakcyle. Gdzie możemy znaleźć prebiotyki i probiotyki? W jogurtach, w kefirach, w kiszonkach. Jeżeli właśnie należycie do osób, które mają jakby alergię na laktozę, właśnie nietolerancję laktozy, tak by należało to powiedzieć, no to wtedy zostają Wam kiszonki. No i oczywiście można znaleźć dobre suplementy diety, w razie czego pamiętajcie, że też prebiotyki i probiotyki są dobre w momencie, w którym bierzecie leki. Także dobrze jest z lekarzem przegadać fakt, że jeśli bierzecie tych leków dużo i może to obciążać Was układ pokarmowy, to żeby po prostu przedyskutować, czy należy suplementować i jeśli tak, to co. No i na koniec warto wspomnieć o witaminie A, która nie tylko dobrze działa na oczy, o czym głównie się mówi, ale też wzmacnia system immunologiczny organizmu. Pomaga zapobiegać powstawaniu nowotworów. Oczywiście to też nie będzie tak, że sama witamina A uleczy Was z raka albo całkowicie pomoże mu rozwojowi go zapobiec. Natomiast no, warto przyjmować. Pomaga też jakby na piękną skórę, włosy, paznokcie, więc to dla Pani na pewno ogromny plus. Gdzie znajdziemy? W wątróbce, w rybach, w jajkach i przetworach mlecznych. I to by było na tyle, kochani. Jak widzicie, sporo z tych witamin wspiera nie tylko pod kątem odporności przeciwko infekcjom, ale też wpływa na nasze samopoczucie, na poziom zmęczenia, na jakość funkcjonowania. W związku z tym myślę, że warto się nad tym pochylić. Jeżeli chcielibyście dostawać takie różne fajne wiadomości, to zapraszam Was, żebyście zapisali się do mojego newslettera. Jest on kompletnie darmowy, przychodzi raz w tygodniu. Także tutaj jak najbardziej, jeżeli chcielibyście porozmawiać o suplementacji, o tym, że na przykład planujecie wdrożyć dietę, albo powinniście być na diecie, ale Wam to kompletnie nie wychodzi, nie możecie znaleźć motywacji, to serdecznie Was zapraszam na 15-minutowe darmowe konsultacje. Można się na nie zapisać przez moją stronę www.dwubiegunowa.pl i wtedy mogę Wam doradzić, ponieważ jestem też coachem diety, coachem żywienia, w związku z czym chętnie udzielę Wam porad, jak można wdrożyć taki zdrowszy tryb życia. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, oczywiście na stronę www, gdzie znajdziecie sporo informacji oraz do Bajka Fitu i Patronite'a. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Trzymajcie się, pa pa.